Co to się działo? Co się działo? Dzisiaj tak nietypowo Państwa przywitam słowami z piosenki Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego, ale rzeczywiście to, co się działo ostatnio, no powiem szczerze, przekroczyło to zdecydowanie moje oczekiwania, choć w ostatniej zapowiedzi mówiłam, że prawdopodobnie będzie skandal, będzie oburzenie, natomiast no to rzeczywiście przeszło najśmielsze oczekiwanie i to, jak to zabuzowało głównie w mediach społecznościowych, ale również portale to przejęły i właśnie z jednej strony oburzenie na to, kogo zapraszam, potem różne też uwagi bardzo nieprzychylne w stosunku do gościa i też przekraczanie granic. Również w stosunku do mnie. No i co? Zakończyło się to tak, że Jarek Jarosław Jakimowicz zrezygnował z udziału w programie. Ja cały czas podtrzymuję to zaproszenie, chociażby dlatego, że kilka razy rozmawialiśmy telefonicznie, no w sumie to kilka godzin nawet mogło z tych rozmów się zrobić i w tym momencie, kiedy Jarka Jakimowicza zapraszałam, ale już też po tym, kiedy zrezygnował z przyjścia tutaj, mówiąc, w jaki sposób to rozumiem, że no, oczekiwał trochę innego zachowania ze strony widzów, naszego programu, mniej takich agresywnych uwag. No i że też sam tak zareagował, jak zareagował i o tym piszą. A ja mówię, że bardzo żałuję z tego względu, że przez te kilka godzin, które spędziliśmy razem rozmawiając przez telefon, to ja bym bardzo chciała takiego Jarka Jakimowicza, żebyście Państwo poznali. Może będzie okazja. Ja, Jarku, podtrzymuję to zaproszenie. To, że nie zareagowałam, może tak jak też mi w jakiś sposób dałeś do zrozumienia, że no, nie ochroniłam ciebie przed pewnymi tam niestosownymi uwagami i obraźliwymi zdaniami. No to rzeczywiście ja tego tak nie śledziłam u siebie na YouTubie do widzów. Zwróciłam się z takimi podziękowaniami, że najczęściej właśnie widzowie, jeżeli mają nawet negatywny stosunek do gościa, to zadają pytania, które są pytaniami bardziej merytorycznymi, no w każdym razie nieobrażającymi. Mogą być krytyczne i bardzo krytyczne. Natomiast no już wiadomo, Instagram, Twitter, to są już media, które się swoim życiem żyją. No i następuje potem Jarek Jakimowicz odpowiadał. Chyba cały czas ta dyskusja jakaś trwa. Ostra, nieprzyjemna, moim zdaniem niepotrzebna. Wydaje mi się, że większa korzyść by była z tego, kiedy Jarek Jakimowicz byłby tutaj gościem i dałby się poznać z takiej strony, jakim mnie się dał poznać i kiedyś przed laty, i teraz, kiedy rozmawialiśmy telefonicznie, umawiając się, czy też mówiąc, dlaczego zrezygnuję z udziału w naszym nagraniu. Ale jak powiedziałam, Jarku, ja zapraszam. Kiedy się zdecydujesz, to ja się nie, że tak powiem, nie ulęknę tej krytyki, która mnie z tego powodu spotkała. I tak jak podkreślam, zawsze zapraszam gości również kontrowersyjnych. Nie wszystkim muszą się podobać, a nieraz były sytuacje takie w tym programie, że po bardzo krytycznych uwagach przed programem, po wysłuchaniu gościa i trochę właśnie w innej atmosferze prowadzenia rozmowy to zdanie było zmienione. Ale proszę Państwa, zakończymy na dzisiaj sprawę z nagraniem, do którego nie doszło, a zapowiem kolejnego gościa, którym już jutro to nagranie będzie.
No i możemy już właściwie nakręcać kolejny, może nie aż taki, ale też skandal. Będzie to Przemysław Wippler, czyli oczywiście mogą się pojawić, że no wiadomo, Jaruzelska znowu promuje Konfederację, matka konfederatka, a być może jakieś propozycje będą, a może będę posłanką, jak niektórzy sugerują w komentarzach. W każdym razie czekam na pytanie Państwa. O, właśnie tutaj wiewiórka biega po drzewie i Lolek, który został nauczony, żeby szczekać na wiewiórki, żeby je płoszyć, żeby Rudolf nie mógł ich upolować. Więc to taki teraz z kamerą wśród zwierząt, Animal Planet chwilowy. Proszę Państwa, Przemysław Wippler będzie naszym gościem. Serdecznie zapraszam, zadawajcie pytania. I na koniec przypominam, patronem naszego programu jest Fundacja FAIR, Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości i S&B Award, czyli Stan i Barbara Zadrożni. Pozdrawiam wszystkich Państwa jeszcze raz. Do zobaczenia.